porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam pod głosowanie ten wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani zadawaniem pytań. Ale są wnioski formalne. W tym momencie, tak? Dobrze, to w tym momencie przedstawiam wniosek. Są dwa wnioski formalne. Pani Monika Rosa, poseł niezrzeszony, proszę bardzo. Czas 1 minuta. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na podstawie artykułu 184 ust. 3 punkt 1 zgłaszam wniosek formalny o krótką przerwę, żebyście państwo z Prawa i Sprawiedliwości mogli się zastanowić, pomyśleć o tym, że ponad 500 000 obywateli zadeklarowało, że mówi w języku śląskim. I te 500 000 prosi was o to, aby uznać język śląski, naszą godkę śląską, za język regionalny. Tak wiele mogło się wydarzyć przez ten rok, kiedy został złożony projekt ustawy. Mogła być prowadzona edukacja w tym języku, nauczyciele mogli być szkoleni. Ślązacy mogliby w końcu poczuć, że język, o który dbają, o który się troszczą, który rozwijają w działalności organizacji pozarządowych, liderów społecznych, liderek, że jest dla państwa ważny, że doceniacie tą różnorodność i tą tożsamość. 500 000 Ślązaków i Ślązaczek mówi w tym języku i prosi was o to, byście to uznali, ich tożsamość, ich kulturę. Pamiętajcie o tym, proszę, podczas głosowania, że bez wsparcia państwa ten język wymrze. I nie będzie ubogacenia śląskiej kultury, ale także kultury polskiej. To jest sprawa nie tylko śląska, to jest sprawa ogólnopolska. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem dotyczącym projektu ustawy o uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy, który przedstawiałem wcześniej, a dotyczący ustawy o mniejszościach narodowych. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 427 posłów, za głosowało 172, przeciw 245, wstrzymało się 10. Sejm wniosek odrzucił.